Kochanie, proszę cię, nie martw się. Chodzi o kasę. Dobrze myślę? Dziewczyny, nie dajmy się zwariować. Zamierzasz spotkać się ze swoim ojcem? Michał chce mieć drugie dziecko. Nie dałeś mi innego wyjścia, stary. Spóźniłeś się ze spłatą i trzeba cię było jakoś ustawić do pionu. Uda nam się zgodnie współpracować? Ja wiem, że ona nie odważyłaby się, żeby rozmawiać z panem o tych sprawach. Czy to oznacza, że mam spakować swoje rzeczy? Jakim prawem rozmawiasz o moim prywatnym życiu i o moich relacjach z Zenkiem za moimi plecami?